Giuseppe, invita anche Lorenzo di Sergi. Dziękuję.
proszę zabrać, to jest dziesiątka kier. Jestem mistrzem świata w ogranianiu kar. Może pogadać tym dziesiątkę kier wszystkim? Co taka cisza? No, nie udało się. Nigdy nie będę się już przechwalał. Koniec. Chyba to jest po mojej myśli, tak? Nie jest dziesiątka. Nie wiem, co zrobię. Być twarzą. Dzieci się to. Poproszę panią radną, żeby tę wybraną kartę na pół przeżyć. Ale ja żartowałem, widzę. Pytanie, czy pani przyjmuje listy polecone? Za 3 tygodnie 50 zł reszta grat. Nie będę panią naciągał na koszta. Wakacje akurat. Proszę, nie wiem, czy to za karta. Proszę mnie częściej, śmiało, drzemy, mocno. Co? I jeszcze raz wszystko razem. Oklaski dla pani Jany tutaj. Mam tego szkatułkę. Ale tych części. Proszę jedną część zabrać. Proszę bardzo. Ta część panią interesuje? Może pani zamienić? Czy pani trzyma? Dziecko mi się zgodziło. Tak jest dorosły, aż się spociłem. Nie zamieni pani? Ja sobie później z panią porozmawiam, się nie da. Nie wiem, co to jest, poproszę panią na lewą stronę. Muszę, przypomniałem sobie coś. Myślę, że za plecami mam, to ty teraz mam w rękach, najważniejszy rekwizyt w tej całej zabawie. Pani Joanna, taki ruch magiczny. A wszyscy zaklęcie, głośno! Oklaski tylko dla pani Joanny, pani bardzo. Co mi to mam? Bardzo dobrze, że nie dziesiątka. A, dwójka. Czy pani wybrała damę Karo? Mam tu taką damę. Prosiłem o zamianę. Trzeba było zamienić ten drożek. Musiałbym zniknąć. 3 razy prosiłem. A może rzeczywiście pani mogła na 10 as? Czy pasuje idealnie? Prosiłem o zamianę. Proszę wziąć kartę. Ona nie jest przyklejona. Ona czeka na sprawdzenie tego rożka, którego nie chciała pani zamienić. Proszę wszystko ładnie zademonstrować. Czy pasuje idealnie? Ładnie, wysoko to bardziej. Ale ja. Oklaski już na to. Wystarczyło zamienić. Dorosłe osoby wiedzą, nigdy mnie nie pracowało. Pani Anna jest dobrą wróżką. Ma pani dziecko przed szkołą, bardzo przebierającą, widzę panią dobrą wróżkę. Na porządku, do chyba. Nie, siła to raczej utraktowana. Nie wiem, czy byśmy to tak rozerwali. Jedno jest mocne, bo więc dobra. Rozwiązać, przeciąć, zaklęcie. Wybieramy. Co wybieramy? Po to się tutaj spotkaliśmy. Każdy może rozwiązać. A z tym zaklęciem zobaczymy. Proszę rzucić w górę złapać. Panie Krzysztofie, wszyscy zaklęcie, głośno! Oklaski dla pana Krzysztofa. O, jedna. Nie dotyka, bo nieraz mówią, że jedną ręką rozwiązuje albo zawiązuje. Lepiej nie tykać. Panie Krzysztofie, teraz sprawdzamy. Nie no, co jest grane? Wszystkie 3 zawiązane, ale osobno. Znaczy ja nie wiem, czy wszystkie 3. Tutaj obwód zamknięty, nikt nie rozwiązywał. Proszę sprawdzić, panie Krzysztofie. Po kolei. Siedzą. Chciałem powiedzieć, rozwiązana. Obwód zamknięty. Znów węzeł. Niebieska chusteczka. Proszę pokazać tak teraz, jeżeli jest... O nie, mój węzeł. Panie Krzysztofie, dzieci czekają na jedno słowo. Jak pan to zrobił? Wszystkie 3 zawiązane osobno. Zgadza się? Może pan to wytłumaczyć? Na wesoło. No nie, no panie Krzysztofie, zero. Widzę tu pana chociaż parę minut. Nie muszę przyjeżdżać. Dziękuję bardzo. Lekcja. Sprawdzamy, czy są równe końce, panie Grzegorzu. Super. Czy pan ma dużo siły? No. Do tego wystarczy. Ja zawiążę supełkę. Proszę bardzo. Pan Grzegorz, sprawdza. Dociąga pan supełki. Ile pan ma siły? Mocno dociągnąć. O właśnie, o to chodzi. Dziękuję. Poproszę teraz pałeczkę. W każdą stronę oddam 2 sznureczki. Pani Ewa trzyma 2. Rozciągamy. Na końcu trzymamy, pani Ewo. Pan Grzegorz też rozciąga. Rozciągamy. Tak uciągnięte. O, właśnie byśmy się chcieli siłować. Panie Grzegorzu, nie będzie się pan siłował. Jeszcze raz pani, z panią Ewą, bo i tak pan nie ma szans. Teraz z każdej strony przekładam 2 metalowe obręcze. Przekładamy z jednej strony i przekładamy z drugiej strony. I poproszę, jeden sznureczek od pani Ewy, jeden od pana Grzegorza i zawiązuję drugi supełek. Potrzebuje odważnego chłopca. Ja! O, tam kolegę zaproszę. Jak ty masz na imię? Patryk, duże brawa dla Patryka! Patryk, chcesz zostać czarodziejem? Ja mam dla ciebie dzisiaj magiczny strój. Co ty na to?
zakładamy. Zobaczcie, mam coś do ubrania. Cóż to takiego? Peleryna. O właśnie, czarodziejska pelerynka. A ja mam dla Patryka takie czarodziejskie okulary, zobaczcie, żeby lepiej widział. Proszę bardzo. No i jeszcze raz duże brawa dla Patryka. Patryczku, trzymaj magiczną pałeczkę. Wszyscy wypowiemy zaklęcie, ja zapukam w supełki, dmuchniecie, a Patryk pociągnie czarodziejską pałeczkę. Jesteś gotowy? No to wszyscy razem głośno. Sim. Dmuchajcie mocno na supełki, mocno dmuchamy. Chodź, popatrz, trzymaj jedną rączką i drugą. Dmuchniemy wszyscy mocno. O, o, a jak ty to zaczarowałeś? Zdrapiesz sekret. Co zrobiłeś, Patryk? No i więcej sekretów nie zdradzę. I jeszcze raz duże brawa dla Patryka. A my sprawdzimy, czy Patryk dobrze czarował, czy nie ma tutaj żadnego przecięcia? Pan sprawdzi. Jeszcze raz pana imię? Imię pana? Panie Grzegorzu, dobrze pan sprawdzi. Pani Ewa też sprawdzi. Ja zapytam za chwilę, dobrze? Czy pan coś widzi? To dobrze, że pan nic nie widzi. Za to dostanie pan ciasteczka. Widzę, że pan ma dwie pociechy, to dostanie pan dwa ciasteczka. Proszę bardzo. Pani Ewa też nic nie widzi, to dla pani Ewy i dla pana również duże brawa. Dziękuję za pomoc.